Witajcie. Wybrałem się na taki krótki spacer. No, tym razem nie rekreacyjnie, ale po prostu zrobić taki przegląd pól, zasiewów. No i odwrócę kamerę. Pokażę wam, no, widoki są piękne. Jest jeszcze wczesna pora dnia, widoki są piękne. Tu są jakieś zasiewy, to nie są moje pola. Ja już jestem daleko od swoich pól. Tak wyglądają zasiewy wiosenne. No, w sumie powiem tak, wyglądają ładnie. Na razie nie ma co narzekać. Ale idąc dalej, tu oczom moim ukazuje się pole. To jest zasiana ozimina. To jest prawdopodobnie pszenżyto zasiane. No i zobaczcie, jak to pszenżyto wygląda. Zasiane było w terminie, bo doskonale to widziałem. W terminie nawożenie to jak najbardziej wszystko wzorcowe. No i zobaczcie, jakie już wypalenia są na górkach. Mało tego, są również tutaj już wypalenia. Rośliny żółkną, kurczą się. Właśnie chwilę temu rozmawiałem ze znajomym, który też obserwuje swoje oziminy, swoje zasiewy te jesienne. No i mówi, że z przerażeniem na to wszystko patrzy. Mówi, tak pięknie to wyglądało z wiosny. A teraz, mówi, żółknie. No to też nie tylko susza jest winowajcą, ale te spadki temperatur właśnie w tym momencie, gdy wegetacja ruszyła, gdy rośliny wystrzeliły w górę i jakieś spadki nastąpiły temperatur. Co prawda, może nie do końca jest to spowodowane samą suszą, bo tutaj jest tylko żółte, nie ma jakichś tam fioletowych, niebieskich przebarwień na liściach, co by oznaczało, że została zaburzona gospodarka minerałami w roślinie, spowodowana właśnie spadkiem temperatur. Ale jest sucho, to też powoduje, że roślina nie pobiera składników pokarmowych z gleby. I właśnie tutaj winowajcą jest chyba nie do końca obecna susza, która nie jest jeszcze może aż taka doskwierająca, co widać po tych wiosennych zasiewach, ale mokra jesień, mokra zima i mokra ta wczesna wiosna. Rozleniwiło tą roślinę do wytworzenia większego systemu korzeniowego, więc ten system jest płytki, niewykształcony, bo po cóż roślinie było produkować korzenie, skoro ma składników pokarmowych oraz wody pod dostatkiem. I to taki właśnie jest paradoks, że czasami za dobre warunki no, nie są wskazane, a ja jeszcze inaczej mówię, że życie zdrowe jest po prostu niezdrowe. No trzeba organizmowi, jeżeli mówimy to o naszym życiu, dostarczyć różnych patogenów, żeby potrafił się przed nimi później bronić, chronić bez naszej wiedzy właściwie. No i podobnie jest tutaj z tym światem roślin. Te wiosenne zasiewy dużo ładniej wyglądają jak te jesienne. A to dlatego, że tu być może bardziej się wykształcił system korzeniowy, ale to wszystko należałoby dokładnie jeszcze sprawdzić. No i zweryfikować, tak, te moje spostrzeżenia. A ja sobie idę, korzystając właśnie z tej pogody. No niestety, nie chcę tutaj nikogo straszyć, ale no, ten sezon, ten rok zapowiada się być może jeszcze bardziej ciężki jak poprzedni. A na pewno będzie drogo, bo jeżeli mróz zrobił takie spustoszenie w uprawach sadowniczych czy w uprawach truskawek, no sam w ostatnim czasie właśnie zostałem dotknięty przez mróz. Co prawda nie wymroziło mi całej plantacji tej większej truskawek, aczkolwiek no są miejsca, gdzie mróz zrobił swoje, odcisnął swoje palce, swoje piętno, że tak powiem. Ja właśnie byłem kilka dni temu, zaraz po takim przymrozku. Generalnie nie było według prognoz, ale gdzieś tam miejscami temperatura spadła poniżej zera. I właśnie byłem na tej plantacji. To słuchajcie, jakieś tam chwasty były tak zsiekane przez mróz, że po prostu nic z tego nie... No szlakie trafił, a obok kwiaty
kwiaty truskawek, no pięknie się mają i tak dalej, więc szedł takimi punktami, nie tylko jakimiś tam strumieniami, ale po prostu punktowo gdzieś dosięgnął. No całe szczęście całej mojej plantacji nie zniszczył. I teraz taka, słuchajcie, moja refleksja, że jeżeli chodzi o truskawki, to zakupiłem niedawno, jeszcze dokupiłem sobie odmianę Albion. Odmianę, która jest całosezonowa według tabeli, informacji. Owocuje od czerwca do mrozów, czyli do momentu, dopóki mróz nie zahamuje wegetacji. Ma jakieś tam 3-tygodniowe przerwy między owocowaniem. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, jaki będzie smak. Jest to odmiana, nie wiem, czy mówiłem teraz, jest to odmiana Albion. Zamówiłem sobie sadzonki typu Frigo, także bez liści. No i taka moja decyzja w momencie, gdy one przyszły, pójdę znowu w doniczki. No i rzeczywiście, słuchajcie, obsadziłem sobie znów szklarnię doniczkami z truskawek. Ale taka decyzja, bo mówię, nie wysadzę je do gruntu, bo jest i zimno po pierwsze. Temperatura spada naprawdę do 0 stopni w nocy. Spadała, no mam nadzieję, że już mamy to za sobą. Dziś mamy 13 maja, więc mamy środek ogrodników, zimnych ogrodników, 12, 13, 14. No 15 mamy zimną Zośkę. Więc mówię, taka decyzja, sadzę sobie w doniczki, będę je podlewą, no i myślę, że była to słuszna decyzja, bo już mi puszczają ze środków listki, także myślę, że wszystkie już się przyjęły. Odpowiednio je trzeba było przygotować. Poszalałem od razu humusem, postawiłem do szklarni w te chłodne dni. No teraz je wystawiłem na zewnątrz, żeby też za bardzo nie cierpiały z powodu wysokich temperatur, bo znowu będzie temperatura w granicach 40 kilku stopni. Więc reasumując ten temat, wątek truskawek, właśnie taka moja decyzja i po przemyśleniach, że postawię na takie powtarzające truskawki, które no, będą owocowały dłużej. Zobaczymy, jak mi się to po prostu w praktyce sprawdzi. Nie tylko dlatego, żebym sobie tam miał dla siebie, ale może być taka sytuacja, że tych normalnie owocujących truskawek po prostu może nie być. No to się wiąże, słuchajcie, też z tym, że no będzie drogo. I tutaj też takie moje przemyślenia. Tak powiem szczerze, że jakiś czas temu, zanim się ta susza tutaj zaczęła panoszyć, też takie moje przemyślenia, że Pan Bóg na wszystko patrzy. Widzi sytuację, jaka jest z tym sprowadzanym z zagranicy zbożem, które jest notabene również wysypywane. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby chleb, bo to jest, można powiedzieć, jak chleb, zboże jest jak chleb, żeby wysypywać to na ziemię. Także jeżeli zalegają w magazynach komuś, zalega zboże, czy jakieś inne plony z ubiegłego sezonu, ja myślę, że w tym roku będzie tak, że każdy przeprosi te swoje zapasy. Ja mam jeszcze dwuletnie, trzyletnie zboże, trzymam na czarną godzinę, bo może będzie taka sytuacja, że w tym roku nie zbierzemy nic. Więc ja mam zapas, którego się nie pozbyłem, to leży, czeka na czarną godzinę. To się nie zepsuje. Także takie jest moje podejście, spojrzenie. Może się mylę. I czasami właśnie w takich sytuacjach chciałbym się mylić, bo jeżeli będę miał rację, to nic nie zmieni sytuacji, że będzie źle, będzie ciężko, będzie trudno. A tak tylko ucierpi, powiedzmy to, moja duma. Nie chcę być dumny z tego, że miałem rację. No, także idę przy akompaniamencie ptaszków. No, a drogę mamy taką. Drogę mam tutaj taką. Leżą tutaj wycięte kawałki drewna. I tam przede mną jest taka duża gromada. Teraz podejdę bliżej, to może tutaj zrobię rzut na lewą stronę, na las,
który został w ostatnim czasie wycięty. Okazuje się, słuchajcie, że mamy tu jakiegoś szkodnika, który atakuje drzewa. No i właśnie tam przy drodze leżą świerki zaatakowane przez, nie wiem co to jest za szkodnik, jakiś kornik czy jakiś inny pasożyt. Po prostu te drzewa były właściwie suche, uszkodzone. Przepraszam. Także czasami trzeba poświęcić kilka sztuk, żeby uratować resztę, jak ja to mówię. Przegrać bitwę, celowo przegrać bitwę, żeby wygrać wojnę. No chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć, może taki nie do końca nawiązujący do tego, o czym mówiłem wcześniej, ale ma to wpływ, ma to związek, jakiś związek. Wydaje mi się, że teraz mamy też szaleństwo z tym Zielonym Ładem, jest wszędzie się krzyczy, że ziemia się gotuje i tak dalej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w miejscach, gdzie do tej pory było gorąco, jednak te temperatury spadają. A tutaj, gdzie było do tej pory były niższe temperatury, no, podnoszą się. Moim zdaniem ma to związek z przebiegunowaniem Ziemi. Przebiegunowanie, które według naukowców już jakiś czas temu się zaczęło. I według oficjalnych informacji biegun Ziemi przesuwa się rocznie w skali roku około 49-50 km. Może być to nieaktualne z tego powodu, że przyspiesza to przebiegunowanie, więc trzeba by było na koniec tego roku sprawdzić, jaka była właśnie prędkość przesuwania się biegunów. Więc może być taka sytuacja, jak mieliśmy w zapisach, jaka mamy informację z zapisów z Biblii, gdy doszło do wielkiego potopu. Być może, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, być może kiedyś właśnie te, zakładam, kilka milionów lat temu, bo to jest cykliczny właśnie taki ruch Ziemi. Ziemia przebiegunowuje się cyklicznie. Ten cykl nie jest może regularny, więc wracając do wątku, być może jakiś czas temu według Biblii też był wielki potop, a być może miało to związek z przebiegunowaniem, gdy Ziemia się zatrzymała, bo do tego to po prostu proces taki ma. Tak to przebiega, tak to wygląda. Ziemia zwalnia i tu też naukowcy powtarzają, że według wyliczeń posługują się bardzo dokładnymi atomowymi zegarami. Według wyliczeń wychodzi, że Ziemia zwalnia, więc dojdzie do tego, że zwolni i zacznie kręcić się w drugą stronę. Jest coś takiego, jest bezwładność, więc te wszystkie morza, oceany, rzeki, wody generalnie, a jest to 2/3 powierzchni Ziemi, po prostu zmieni, ruszy się, pójdzie w drugą stronę. Znaczy, no w drugą stronę, no ruszy się, tak? Także wystąpi ze swoich brzegów, mogą wystąpić ogromne fale. Może dojść do czegoś takiego jak kolejny wielki potop. Także być może znowu historia zatoczy koło, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. I wracając do tutaj tego Zielonego Ładu, do tych wszystkich informacji, że Ziemia nam się gotuje. Ziemia nam się nie gotuje, tylko po prostu to ma związek z tym, być może, jeszcze raz podkreślę, nie jestem naukowcem, nie prowadzę żadnych badań, to tylko moje obserwacje, że ma to związek z przebiegunowaniem się Ziemi, więc zwróćcie uwagę na prognozę, gdzieś tam pokazują, jak jest, powiedzmy, to w tych cieplejszych krajach. Ja nie mówię tu o równiku, bo to jest praktycznie niezmienne, ale mówimy tutaj o takich krajach, gdzie do tej pory były gdzieś tam na południu, gdzie były wyższe temperatury, a teraz mówię, porównywałem z temperaturami w ubiegłym roku, że my mieliśmy wyższe temperatury niż gdzie indziej. Także takie to jest moje zdanie na ten temat. Możecie się z tym nie zgodzić. Ja jestem tylko, tak jak mówię, jestem tylko prostym człowiekiem. To są tylko takie moje obserwacje. Dobra, słuchajcie. To będzie tyle, bo tutaj słyszę, że już ktoś tam coś na polu głośnego robi. Więc kończę ten
być może taki beztematyczny film, no ale chciałem się takimi moimi przemyśleniami z Wami podzielić. Także dziękuję Wam za ten wspólny spacer, za wytrwałość, jeżeli dotrzymaliście do końca. Nie musicie się ze mną zgadzać, więc jeżeli macie swoje zdanie, to bardzo chętnie wysłucham, co macie do powiedzenia. Także życzę Wam wszystkiego dobrego i pamiętajcie, głowa do góry. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, ale trzeba robić pewne rzeczy z godnością, z zasadami, być dobrym człowiekiem, a na pewno krzywda nas za to nie spotka. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.